25 stycznia 2014 roku. Jest bardzo zimno. Prawie 10 stopni poniżej zera. Mimo to w Parku Oliwskim w Gdańsku spotyka się grupa miłośników ptaków, żeby uczestniczyć w corocznym zimowym ptakoliczeniu. Przybywa około 30 osób w różnym wieku, od najmłodszych do trochę starszych, a grupę prowadzi znany gdański ornitolog Darek Ożarowski. Zaczynamy wycieczkę przy pierwszym stawie, zamarzniętym oczywiście, i udajemy się w miejsce, gdzie jest jeszcze troszeczkę rozmarzniętej wody, gdzie możemy policzyć przebywające tam krzyżówki, gdzie możemy policzyć łabędzie oraz mewy. Po policzeniu wszystkich kaczek i mew przechodzimy do centralnej części parku, gdzie odnajdujemy karmnik z plastikowej butelki. Korzystają z niego bogatki oraz kowalik, który chętnie pozuje nawet w swojej typowej pozie głową w dół. Następnie Darek opowiada nam o tym, dlaczego ptaki nie marzną w nogi. I kontynuujemy naszą wycieczkę, zaliczając kolejne gatunki ptaków. Kolejnym etapem naszej wycieczki jest staw Młyński, niedaleko ulicy Spacerowej. Także i on jest zamarznięty, niemniej i tutaj znajdujemy ciekawe gatunki ptaków. Najciekawszym z nich wydaje się być dzięciołek. Samiec, który jest bardzo mało puchliwy i daje się blisko podejść i fotografować dowoli. Oprócz dzięciołka znajdujemy także czeczotki oraz gile. Niektórzy są tak zafascynowani, że postanawiają się podczołgać do tych pięknych ptaków. Udało nam się zaobserwować jednego myszołowa. Jest to obserwacja o tyle ciekawa, iż wkrótce dołączyło do niego całe stado wron, które starało się go przepędzić. Kontynuujemy wycieczkę w kierunku Doliny Radości. Tutaj zamierzamy poszukać pluszcza na niezamarzniętych fragmentach Potoku Oliwskiego. Zanim jednak tam dotrzemy, spotykamy czyże, a także piękne kolorowe szczygły, które też dają się tutaj sfotografować i sfilmować. Pluszcza niestety nie znajdujemy. Mimo to, że miejsce jest idealne, to akurat postanowił się nam nie pokazywać. Niemniej kontynuujemy marsz, tym razem wracamy i idziemy w kierunku ogrodu zoologicznego. Znowu spotykamy czeczotki, tym razem nieco bliżej i możemy się wyraźnie im przyjrzeć, a na osłodę spotykamy zimorodka. Perełkę dzisiejszego dnia, dzisiejszego wyjścia, prawdopodobnie najbardziej kolorowego ptaka. Na zakończenie wszyscy dowiadują się na temat tego, co będzie się działo dalej z wynikami, gdzie one trafią i kiedy dowiedzą się o wynikach całego ptakoliczenia. Następnie Darek zgodził się na krótki wywiad, którego teraz możecie posłuchać. Jest ze mną Darek Ożarowski, ornitolog z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Darku, byłeś dzisiaj przewodnikiem na zimowym ptakoliczeniu w Gdańsku. Powiedz mi, co to jest za impreza? Zimowe ptakoliczenie to impreza organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, polegające na tym, że po prostu idzie się w teren albo przebywa się przy karmnikach i liczy się ptaki, które odwiedzają nasze karmniki, które spotkamy w terenie, w tym celu, żeby poznać bioróżnorodność, czyli jakie gatunki zimują u nas w kraju i liczebność tych ptaków, czyli w jakich liczbach te ptaki u nas występują. W tym roku specjalny nacisk kładziemy na obserwacje na terenach miejskich, podmiejskich, na terenach wsi, osiedli ludzkich, żeby poznać, jakie gatunki tu blisko człowieka występują w okresie zimowym. Liczymy je. Praktycznie każdy może takie liczenie wykonać. Reguła jest taka, że wychodzi sobie na spacer, notuje te gatunki i ich liczbę, a jeśli liczy przy karmniku, to liczy przez godzinę przy karmniku przebywając i notuje najwyższe zauważone liczby poszczególnych gatunków. Taką listę przesyła do Sekretariatu OTOP-u w Warszawie, można oczywiście przez stronę internetową i w ten sposób podsumowywane są wyniki z całej Polski. W ciągu kilku dni będziemy wiedzieli, jak w tym roku, w okresie zimy, jakie gatunki występowały u nas w Polsce, w jakich liczbach mniej więcej. To są pewne szacunki, ale dają nam wyobrażenie o tym, jakie ptaki spędzają u nas zimę blisko człowieka.
No i jak dzisiaj poszło nasze ptakoliczenie? Dużo ptaków było? I jak grupa? No, grupa była ambitna, przyszło kilkadziesiąt osób. Nie wszyscy dotrwali do końca przez te mrozy, ale żeśmy przeszli kawałek drogi, policzyli no, kilkanaście gatunków na pewno, w tym takie ciekawsze gatunki jak na ten teren miejski, na przykład dzięciołek, najmniejszy gatunek. Były czeczotki również, które ładnie się nam pokazywały. Były krzyże, były szczygły, więc można było sobie popatrzeć na te kolorowe ptactwo również. Także duża różnorodność gatunkowa i całkiem duże liczby. Oczywiście głównie krzyżówka, która zimuje tutaj w Gdańsku na stawach oraz ptaki krukowate, czyli wrony siwe, gawrony, kawki, które również licznie tutaj zimują. Powiedz mi jeszcze jedno pytanie. Czy trzeba się znać na ptakach, żeby wziąć udział właśnie w takim ptakoliczeniu zimowym? Tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby znać wszystkie te przeszło 450 gatunków ptaków, które w Polsce już zanotowano. Na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest dostępny nawet taki specjalny przewodnik, w którym można sobie go ściągnąć, wydrukować, gdzie są podstawowe gatunki, te miejskie, zimujące, które możemy zobaczyć. I na tej podstawie tego przewodnika w terenie możemy bez problemu większość gatunków, które spotkamy na terenach zabudowanych, oznaczyć, policzyć i tak informację dostarczyć do sekretariatu OTOP-u. Dziękuję ślicznie, Darku, za wywiad. Jak słyszymy, każdy może wziąć udział w takim ptakoliczeniu. Nie trzeba się wcale na ptakach mocno znać. Nie ma problemu. Możemy pójść z grupą zorganizowaną, gdzie będzie doświadczony ornitolog i będzie mógł nam o tych ptakach opowiadać. Tak było też dzisiaj. Niektóre osoby pierwszy raz były na wycieczce z ptakami i są bardzo z tego zadowolone. Dziękuję jeszcze raz, Darku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za towarzystwo na wycieczce. Ty również.